pana, albo pan usunie ten film, albo ja w tej chwili zmienię to patrol policji. Chodzi pana o zaprzestanie kręcenia i o usunięcie filmu. Ja proszę pana, proszę o zaprzestanie kręcenia i usunięcie filmu. Nie proszę pana. Panu też może być ciepło. Ogólnie zbliżają się ciepłe dni, także... Ja proponuję wykasować mnie do bezpieczeństwa. Ja panu proponuję wrócić do siebie i nie chrapać tyle ozory. Ja też tylko tyle, proszę pana. Czemu pan o to pyta? Dlatego, że pracuję w firmie ADM, jestem w ochronie. No. I mam prawo pana o to zapytać. Ja mam też pana prawo zapytać no o to, ja co... Ja panu odpowiadam bardzo grzecznie. Pana trochę wiąże mnie z tym zakładem. W związku z czym filmowałem sobie ten zakład, bo jest bardzo ciekawy to wszystko. Proszę pana, na zakładzie jest... Na zakładzie jest wyraźne polecenie i prośba o nienagrywanie tego. Jakby to panu powiedzieć, żeby pana nie urazić, leje na takie prośby. Proszę pana, albo pan usunie ten film, albo ja w tej chwili zmienię to patrol policji. Niech pan mi się przedstawi, jak pan jest ja zgodny. Ja nie muszę się panu przedstawiać, pan powiedział, jeżeli że jest... pan będzie miał taką potrzebę uzyskać informację. Policja będzie miała informację na mój temat. Proszę pana, niech pan nie zabrania i nie... Nie, proszę pana, ja panu nie zabraniam, ja po prostu... Właściciel ADM-u umieścił taką informację, że jest zakaz i ma prawo sobie tego życzyć. Ja umieszczam, ja informuję pana, że ten zakład nie powinien tu istnieć i mam prawo sobie tego życzyć. Proszę pana, to co pan... To co właściciel zakładu sugeruje, pana, mnie nie interesuje. Ja nie jestem od tego, żeby wnikać pana jakieś tam... insynuacje i mnie to nie obchodzi. Ja mnie też nie obchodzi to. O zaprzestanie kręcenia i o usunięcie filmu. Ja proszę pana, proszę o zaprzestanie kręcenia i usunięcie filmu. Nie proszę pana. Nie proszę pana. Ja swoje obowiązki służbowe wykonuję, nie może pan mnie do tego zmusić. Pan mnie też nie może do tego zmusić, co pan, o czym nie, pan ja mówi. Ja pana nie będę zmuszał od tego. Ja pana też do tego nie zmuszam. Od tego to sobie tam jest, kto tam sobie jest, proszę pana. Niech pan nie zaczepia ludzi chodzących na chodniku. Ja pana nie zaczepiam. Ja pana przyszedł pan do mnie. Dlaczego pan do mnie przyszedł? Ja prosiłem grzecznie o dokonanie, o usunięcie filmu. A dlaczego pan...
Że pan wie, że popełniacie tutaj wykroczenie? Pan sobie zdaje z tego sprawę? Że pan popełnia tu wykroczenie? Ja jestem nachalny, bezczelny, a to pan mnie prosi o zaprzestanie legalnych rzeczy. To nie jest legalne, jeżeli właściciel sobie tego nie życzy. Proszę pana, czy ja mam, czy to jest burdel? Czy to jest burdel? Czy ja wyglądam dla pana na kogoś, kto spełnia życzenia właściciela? Czubkiem pan jest, proszę pana, nie ja. Ale co jest złego w nagrywaniu? Chcielibyśmy po prostu... Ja rozumiem, co państwo byście chcieli, natomiast pytam się, co jest złego w nagrywaniu, bo jeżeli to jest legalna rzecz, a ci państwo idą sobie i też, to proszę ich legitymować. Uczciwie się zachowujmy wobec mnie. Ale da mi pan dokończyć. Proszę. Także państwo już znacie cel. Po co państwu moje dane? Do czego to? Ponieważ z panem rozmawiamy i nawet jakby pan chciał przyjść złożyć skargę, żeby było wiadomo, kto co jest. Ale... Thank you.